Witam Was bardzo serdecznie w politycznym przeglądzie tweetów. W zeszłym tygodniu na polskim Twitterze mówiło się m.in. o wypowiedziach profesora Andrzeja Horbana o budowie fabryki szczepionek w Polsce oraz o wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy Mateusz Morawiecki w ramach krajowego planu odbudowy byłoby możliwe sfinansowanie budowy fabryki szczepionek. A dlaczego nie Amantadyny, a już za 3 lata tu powstanie zaplanowana w 2021 roku w ramach krajowego planu odbudowy fabryka szczepionek. Do tej pory wydano na jej budowę 570 milionów złotych, która będzie umiejscowiona koło fabryki maseczek, już chyba zbudowanej. Powołano już zarząd Orlen szczepionki SA, który zajmuje się pracami projektowymi. Pierwsze wbicie łopaty. 2024 rok. Podobno jest już kolejka chętnych do pilnowania łąki pod budowę. Rusza projekt Polska szczepionka. Premier. To ważne w walce z koronawirusem. W kwietniu zeszłego roku rusza projekt Polskie szwalnie. Prezydent. To ważne w walce z koronawirusem. Morawiecki w pigułce. Wyprodukujemy milion aut elektrycznych. Podbijemy kosmos. Polska Agencja Kosmiczna. Wybudujemy 3 miliony tanich mieszkań. Teraz czas na polską fabrykę szczepionek. Szczepionki zostaną rozwiezione milionem aut elektrycznych przez znajomego handlarza bronią, do 100 tysięcy mieszkań wybudowanych w programie Mieszkanie Plus, a reszta poleci w świat z lotniska w Baranowie. Budowa fabryki szczepionek teraz, po ponad roku trwania pandemii. Budowa budowa takiej fabryki i rozpoczęcie produkcji to pikuś w porównaniu ze szwalniami maseczek, które były zapowiadane w kwietniu zeszłego roku. Nawet jeśli budowa trwałaby krótko, co w przypadku naszego rządu jest raczej niemożliwe, to trzeba jeszcze rozpocząć produkcję i pytanie. Czy rząd posiada recepturę takiej szczepionki? No, chyba że w tej fabryce nie będzie produkowana nasza narodowa szczepionka, tylko szczepionka jakiegoś innego zagranicznego producenta. Myślę, że trzeba do tematu podejść kompleksowo. Fabryki szczepionek, testów, maseczek, rękawiczek, środków do dezynfekcji. Najlepiej po jednej w każdym województwie. Będzie jak znalazł na kolejne pandemie. Każdy bankrut łatwo znajdzie nową pracę. Nie będzie żadnych bankructw, ponieważ pewien znany profesor ujawnił sposób na dochodowy biznes w czasach pandemii. Profesor Andrzej Horban. To trochę jest żenująca sytuacja, jeżeli w kraju 40-milionowym. Nie jesteśmy w stanie wyprodukować własnych masek. Przedsiębiorcy mówią, że nie mają z czego żyć. A gdyby się wzięli za produkcję masek, to mieliby z czego żyć. Bankruci go nienawidzą. Odkrył jeden prosty trik, jak wzbogacić się w czasie lockdownu. Zobacz jak! Hotelarze, restauratorzy, szyjcie maski z obrusów i pościeli. Tak orzecze ekspert rządowy. Profesor Horban wynalazł perpetuum mobile. Jedni będą produkować maski, inni je nosić. Proste: oprzemy gospodarkę na maskach. Mogą też produkować hantle do ćwiczenia w domu. No właśnie hotelarze powinni produkować maski w hotelach, a nie tylko daj. Restauratorzy tak samo. Kolejny dowód na to, że profesor Horban pełni nieoficjalnie jeszcze jedną funkcję Człowieka, którego wysyła się do mediów, żeby znowu chlapnął coś niedorzecznego i żeby znowu odwracać uwagę od innych problemów. Prezydent 16 kwietnia 2020 roku ogłosił program Polskie Szwalnie. Skończyły jak prom w Szczecinie. Zwalanie czegokolwiek na przedsiębiorców teraz jest po prostu wyjątkowo nieuczciwe. Pani Zosia, która prowadziła do tej pory jadłodajnię w Rzeszowie. Na pewno z chęcią zajmie się produkcją maseczek FFP2. Pan Andrzej Horban, główny doradca premiera. Podobno w dziedzinie zarządzania pandemią, ale wychodzi na to, że to świetny ekonomista, wizjoner. Gdyby te wszystkie restauracje i fitness kluby zamiast chcieć prowadzić działalność taką jaką prowadziły od lat, przekształciły się w fabryki plastikowych masek, to by zlikwidowano dwa problemy jednocześnie. Ma rację, chłop. Uwielbiam, jak osoby na gwarantowanym etacie państwowym, bez doświadczenia w biznesie, pouczają przedsiębiorców, jak prowadzić biznes. Horban dzisiaj zaproponował, aby wszyscy przedsiębiorcy przerzucili się na szycie maseczek. Ja proponuję panu profesorowi... Zasłużoną emeryturę. Profesor Horban niestety nie zdaje sobie sprawy, że produkcja takich maseczek nie jest wcale taka prosta. Trzeba kupić odpowiedni sprzęt, trzeba przeszkolić swoich pracowników, ewentualnie znaleźć jakichś specjalistów na wolnym rynku, często potrzebne jest wynajęcie większego pomieszczenia itp. Dla upadających firm, które nie mogą zaciągać kolejnych kredytów, jest to po prostu niemożliwe. Nie wspomnę o tym, że rząd może po prostu zmienić zdanie, może zmienić zasady gry. Z jednej strony. Rząd może powiedzieć, że tylko ten jeden konkretny rodzaj maseczki jest dopuszczony do użytku, a z drugiej strony może po prostu zdjąć nakaz noszenia maseczek. Według mnie zdjęcie tego nakazu czeka nas na wiosnę. Tak, jasne. Restauratorzy zaczną produkować maski chirurgiczne. Człowieku, ty jesteś tak oderwany od rzeczywistości. Że trudno być bardziej, a ja znam kogoś, kto jest bardziej oderwany od rzeczywistości. Prezydent Andrzej Duda, Polska Służba Zdrowia zdała egzamin w trakcie pandemii. To ogromna zasługa wszystkich, którzy tworzą i realizują ochronę zdrowia. Aha, i dlatego jesteśmy na drugim miejscu w Unii Europejskiej pod względem wzrostu śmiertelności w 2020 roku. Czy ty, chłopie, się słyszysz? Bezczelność, operacja się udała. Tyle, że pacjent zmarł. Rodziny tych, co zmarli w karetkach pod szpitalami, nie potwierdzają pańskiej opinii. Panie prezydencie, dwuja na egzaminie oznacza egzamin oblany. Przed marcem ubiegłego roku może by było trzy z minusem, ale po wprowadzeniu nieformalnego lockdownu i przestawieniu wszystkiego na walkę z covid efekty są opłakane. Umiera najwięcej ludzi od czasów II wojny światowej. Boję się, co by było, gdyby zdaniem pana prezydenta nie zdała egzaminu. Ze środka wyglądało to tak: łóżek na COVID brakowało coraz, lekarze i ratownicy wybierali kogo ratować, a system padł pod naporem chorych. Dziesiątki tysięcy nadmiarowych zgonów ciężko mi nazwać sukcesem. W sumie nie dziwię się prezydentowi. Z jego perspektywy wszystko wygląda super. Zawsze przyjmą go w szpitalu, personal jest dla niego miły. Podejrzewam, że nawet członkowie jego rodziny może nie są przyjmowani poza kolejnością, ale z pewnością mają krótsze terminy. No wszystko wygląda ekstra. Nawet jeśli w ten sposób miałbym usprawiedliwić prezydenta Andrzeja Dudę, to jest jeden problem. Media, które nagłaśniają chociażby dramatyczną ilość zgonów, czy kolejki karetek przed szpitalami. Chociaż, znowu patrząc z perspektywy prezydenta, czy on ma czas na oglądanie telewizji, jest na pewno zajęty innymi sprawami jazdą na nartach, czy tweetowaniem o posach. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia o obostrzeniach była marchewka. Widzieliśmy tę marchewkę na krupówkach i w mielnie. Ludzie przekombinowali z tą marchewką troszeczkę i teraz niestety musimy mieć kij, a nie marchewkę. Państwo w stosunku do obywateli stosuje metodę kija i marchewki. Świetna strategia. Proszę mi wytłumaczyć, jakim cudem pisma podobno wciąż ponad 30% poparcia. Syndrom sztokholmski? Panu rzecznikowi trzeba przypomnieć, że każdy kij ma dwa końce. Dorzucam inne powiedzonka. Jak się chce psa uderzyć, kij się znajdzie. Lepiej dać kije stu niewinnym, jak puścić płazem jednemu winnemu. Nie kijem go, to pałą. Głodny kija się nie boi. Upartego i kijem nie przekona. Najbardziej zastanawia mnie to, że przecież Ministerstwo Zdrowia już ponad rok nawala tym kijem obywateli. Nic to nie daje, mamy tylko zwyżki zgonów i przydałoby się, żeby ktoś w końcu tym szaleńcom ten kij odebrał i pozwolił ludziom normalnie żyć. Niestety nic na to nie wskazuje, co wydaje się potwierdzać mój ulubiony ekspert, wizjoner, profesor Horban. Po co w ogóle robimy ten cały kram pod tytułem lockdown? Otóż, ym, celem takich naszych działań polegających na <laughs> demolowaniu życia społecznego i gospodarczego, co tu dużo ukrywać, jest uchronienie ludzi przed śmiercią. I jesteśmy w tym chronieniu tak skuteczni, że w 2020 roku zmarło 70 tysięcy osób więcej. Pan profesor powinien wydać tomik ze złotymi myślami. Ich lektura mogłaby zatrzymać ludzi w domach bardziej. Niż jakiekolwiek obostrzenia. To nie jest jakiś tam starszy pan, który mówi sobie do ściany lub wypowiada w internecie tak jak ja, ale człowiek, od którego opinii zależy funkcjonowanie całego kraju. Powiedzmy sobie wprost, uczestniczy w rujnowaniu państwa, zakazać jazdy samochodem, kąpieli w morzu i jeziorach, palenia papierosów oraz spożywania alkoholu. I wtedy ile żyć ludzkich byśmy uratowali? Pomyślcie nad tym. Wydaje mi się, że właśnie do tego dąży ten rząd. Pytanie tylko, czy mu na to pozwolimy. Ryszard Terlecki, osoby publiczne, które były w PZPR, powinny złożyć rezygnację. Popieram, lepiej robić dekomunizację późno niż wcale. Naturalnie dobrze jest świecić przykładem i zacząć od własnej partii oraz kontrolowanych przez nią instytucji. Czekam na rezygnację Krzysztofa Czabańskiego. Stanisław Piotrowicz poluzował krawat, a Marek Król główkuje, jak to skomentować w TVP Info. Stanisław Piotrowicz z Trybunału Konstytucyjnego, Krzysztof Czabański z Rady Mediów Narodowych, Maciej Łopiński z Rad Nadzorczych TVP i PZU, Marcin Wolski z doradcy zarządu TVP, Wojciech Jasiński z Rady Nadzorczej PKN Orlen, Jacek Sariusz Wolski z Europarlamentu. Wszyscy do dymisji. A teraz sprawa faceta, który rozwieszał tabliczki o strefach wolnych od LGBT w Polsce. Na pewno go kojarzycie. Dzisiaj dla Al Jazeera opowiadałem o strefach wolnych od LGBT w Polsce. Byliśmy też w kilku miejscowościach na Lubelszczyźnie. Dziennikarze byli w szoku, że takie rezolucje wycelowane w osoby LGBT istnieją w Polsce. Za mocne to jest, naprawdę. Pięć razy sprawdzałam, czy to nie trolling. Dla Al Jazeera, chyba nie tylko dziennikarze są w szoku. Tu nawet Polacy są w szoku, że coś takiego wymyśliłeś. Rozumiem ten szok. Powszechnie wiadomo, że w krajach islamskich gejów darze się powszechnym szacunkiem. Jeśli gejować, to tylko tam. Istnieje uzasadniona obawa, że dla dziennikarzy Al Jazeera z Kataru był to. Pozytywny szok. Dziennikarze katarskiej telewizji, w którym to kraju homoseksualizm karany jest więzieniem, nie mogli wyjść ze zdziwienia, że w Polsce ktoś przyjmuje uchwały o strefach wolnych od LGBT. Aha, wkrótce strefy wolne od LGBT w obrzydliwej i homofobicznej Polsce skrytykuje oficjalnie Katar. Zaraz zanim Arabia Saudyjska, Jemen, Iran, Kuwait, Pakistan i Syria. Cały wolny i tolerancyjny świat potępia dyskryminację LGBT w Polsce. Z pewnością byli w szoku. Al Jazeera to telewizja z muzułmańskiego Kataru. Jej szefem jest członek tamtejszej rodziny królewskiej. W Katarze homoseksualizm jest nielegalny i idzie się za niego do więzienia ale jest pewnie lepiej niż w kilku miejscowościach na Lubelszczyźnie. Znalazłem tweeta, który dokładniej opisuje, co dzieje się z osobami LGBT w Katarze. Całe szczęście jest to tak opisane, że administracja YouTube nie powinna zdjąć tego nagrania. Byli w szoku, że u nas potrzebne są jakieś rezolucje, kiedy u nich takiego LGBTa się bez niczego bierze na szczyt minaretu i demonstruje mu w praktyce, Działanie grawitacji. Dziennikarze Al Jazeery byli w szoku? Przecież w ich ojczyźnie, Katarze, homoseksualizm jest karany więzieniem. W ogóle jako aktywiści LGBT, nie wstyd panu rozmawiać z takimi mediami? Nie boli pana sumienie? Rozmawiam z telewizją, a nie katarskim rządem. Przypomniało mi się, jak rozmawiałem w tureckiej telewizji o sądach w Polsce. Powiedziałem, że mamy problemy z niezależnością wymiaru sprawiedliwości i jego konotacjami politycznymi, ale czuję się niezręcznie, mówiąc to w kraju masowo aresztującym sędziów. Dyskusja się urwała. Pan Bartosz zrobi chyba wszystko, żeby było o nim głośno. Pójdzie nawet do telewizji zależnej od rządu katarskiego, który wsadza osobę LGBT do więzień tylko po to, żeby dopiec Polsce, dopiec Polakom, no i oczywiście. Zyskać rozgłos. Ciekawe, co będzie następne. Rozmowa o praworządności w Polsce z Erdoganem, rozmowa o złej pisowskiej dyktaturze z Putinem, a może rozmowa o pokojowym rozwiązywaniu konfliktów z Barackiem Obamą. Na koniec przedstawiam trzy najciekawsze tweety pana Janusza Piechocińskiego: Inflacja w praktyce. Klapki kubota w biedronce o 5 zł droższe niż rok temu. Statystyczny Polak zarabia poniżej 5000 zł i bierze kredyt na sprzęt RTV AGD. Rośnie sprzedaż win za 30 zł. I to wszystko, co na dzisiaj dla Was przygotowałem. Jeśli w tym tygodniu natkniecie się na jakieś dziwne, śmieszne lub bulwersujące tweety, to jeśli chcecie, możecie udostępnić mi linki do tych tweetów na Twitterze, Facebooku lub w komentarzach pod tym nagraniem. Dajcie lajka, like, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.